Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie omówimy sobie głowicę termostatyczną, którą każdy z Was przy grzejniku w mieszkaniu, w każdym pomieszczeniu przy grzejniku po prostu posiada. Co to takiego jest głowica termostatyczna, po co ona jest, czy ona jest w ogóle przydatna? Ano jest. Bez niej byłoby troszeczkę trudniej regulować sobie temperaturę w danym pomieszczeniu, a za pomocą niej możemy za pomocą tego pokrętła na stawy ustawić sobie temperaturę żądaną w danym pomieszczeniu. Bez niej mielibyśmy sytuację taką, że zależnie od ustawienia wody na piecu mielibyśmy taką ciepłotę generowaną przez nasz grzejnik. Oczywiście mamy też jeszcze do czynienia z kryzowaniem, czyli ograniczeniem tego przepływu przez zawór na grzejniku, czy też zawory dolne wpływowe, czyli na zasilaniu do grzejnika i na nich możemy regulować, ile tej wody by wpływało, ale dalej nie mielibyśmy takiej regulacji płynnej, jak teraz widzimy, czyli na przykład o maksimum. Tutaj jest nastawa od śnieżynki, czyli od najmniejszej do szóstki, czyli od 6 do, jak dobrze pamiętam, 26 stopni, czyli szóstka to jest 26 stopni, śnieżynka to jest 6 stopni. Dodatkowo taki element zabezpiecza nam w zimie szczególnie naszą instalację wodną ogrzewania, w tym wypadku, czyli nasz grzejnik. Przypuszczalnie jedziemy sobie na jakieś ferie, zostawiamy na tydzień mieszkanie, a tu wszędzie spada temperatura poniżej 0 stopni, powiedzmy. A jeszcze gdzieś tam ktoś okno zostawił otwarte. No i w takim wypadku, żeby nie zamarzła woda w grzejniku, czyli żeby nie rozsadziło go i po prostu nie uległa instalacja awarii, taka głowica termostatyczna ma za zadanie przy takiej śnieżynce zadziałać od około 6 stopni poniżej, żeby delikatnie się otworzyć, żeby była delikatnie, że tak powiem, otwarta, żeby w minimalnym zakresie ciepła woda z instalacji elektrycznej po prostu, przepraszam, instalacji oczywiście ogrzewania, wpływała do naszego grzejnika. Dzięki temu nasz grzejnik i nasza instalacja, czyli nasze mieszkanie, będzie po prostu bezpieczne. Oczywiście mówimy tutaj o ogrzewaniu nie własnym, centralnym za pomocą pieca, który kompletnie wyłączamy, gdy nas nie ma, tylko oczywiście instalacji ogrzewania w mieszkaniach, w budynkach, gdzie z z ciepłowni po prostu centralnie mamy tą wodę dostarczaną, to ogrzewanie do mieszkania. W przypadku naszych mieszkań, gdzie na przykład wyłączamy ogrzewanie, no to nie ma żadnego znaczenia, bo nawet jeżeli tak zostawimy ustawione na maksimum, a wyłączymy piec, no to wiadomo, że woda może zamarznąć. Ale w większości przypadków nie ma z tym najmniejszego problemu, jeżeli mamy oczywiście ogrzewanie z miasta albo właśnie ze spółdzielni. Dobra, teraz krótko na temat, jak to jeszcze działa. To, że ustawiamy sobie tu pokręcając, to jest jedno, ale w środku, w tej głowicy termostatycznej jest taki element, no w sumie jest to kilka elementów połączonych ze sobą, które reagują na temperaturę badaną względem tych dziurek, które są tutaj, czyli jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka, to tutaj w środku jest taki element, który za pomocą takiej cieczy specjalnej, takiej masy, gdy jest za wysoka temperatura, jest za bardzo ściskana, ciśnienie tam rośnie i ta masa wypycha taki trzpień, zamykając zawór, tutaj domykając zawór, taki główny, który zaraz Wam tutaj pokażę. I gdy znowu okaże się, że jest za chłodno, to się znowu delikatnie otwiera, no i ten zawór znowu się otwiera i płyn, woda wpływa z powrotem do grzejnika, znaczy z powrotem wpływa do grzejnika i ogrzewanie działa. Tak więc dwufunkcyjne jest to urządzenie i tak więc zabezpieczające, regulacja ręczna i także jeszcze działa to automatycznie. Tak więc jak widzicie, jest to urządzenie dosyć ciekawe, można sobie automatycznie ustawić i każdy z Was pewnie takie posiada. Jeżeli macie grzejniki bez tych elementów, naprawdę warto dokupić sobie głowice termostatyczne i od razu uwaga, ten element ma być instalowany zawsze po tej samej stronie grzejnika, co dopływ i odpływ wody. Czyli jeżeli na dole mamy przy grzejniku tutaj z tej strony lewej dopływ i odpływ, czyli dwie rurki, albo na przykład gdzieś tu z boku, to z tej samej strony ma być głowica. Nie na odwrót. Jeżeli zrobilibyśmy na odwrót, jest to spory błąd. Grzejnik nagrzewałby się niemal non-stop i tym regulowaniem niewiele byśmy osiągnęli. A na pewno byłaby to już informacja, że ktoś kompletnie nie spojrzał do instrukcji, jak podłączyć. Po drugiej stronie, czyli tam, gdzie nie ma od dołu rurek podłączania, po drugiej stronie grzejnika ma być tutaj zainstalowany taki odpowietrznik. To znaczy taki mały element, który gdy odkręcamy lub naciskamy taki cypelek, to woda będzie, dokładnie powietrze będzie uchodzić z naszego grzejnika, a jak zacznie woda ciec, to znaczy, że grzejnik jest pełen wody i już jest odpowietrzony i możemy dokręcić takim motylkiem, kluczykiem lub kombinerkami małymi taką nakrętkę.
Dobra, ale jest oczywiście film na temat odpowietrzania grzejnika na kanale, to zachęcam Was do zobaczenia filmu na kanale forumwiedzy.pl, jak odpowietrzyć grzejnik. Ale teraz skupmy się na samej głowicy. Czasem zdarza się tak, że ta głowica przestaje już działać po iluś latach. To znaczy, gdy jest zbyt ciepło, to nie zamyka tego zaworka tutaj, gdy jest zbyt zimno, nie otwiera. I jedyne co działa, to tutaj to, co sobie kręcimy, czyli manualne ustawienie. Ale to nie każdemu odpowiada, bo ten właśnie komfort ustawienia automatycznego poprzez tutaj właśnie element, który gdy za ciepło, to domyka i tak dalej, jest bardzo istotny. Jak wymienić taką głowicę? Głowica kosztuje od około 20, 30 do 100 zł, a nawet i więcej, zależy czy nie jest czasem jakaś elektroniczna z bateriami i na przykład nie działa bezprzewodowo z jakimś głównym czujnikiem, jak na przykład system Link od Danfossa, który za niedługo będę testował i zobaczycie jaki bajer jest. Z aplikacją przez internet możemy regulować temperaturę w każdym z takich właśnie głowic, ale to już jest droższa sprawa, bardziej dla wymagających. Skupmy się na zwykłej głowicy termostatycznej. Takie urządzenie, tak jak mówię, może się zepsuć i czasami trzeba je po prostu wymienić, nie ma co cudować. Jak je wymienić? Banalnie prosto, wystarczy odkręcić nakrętkę, która tutaj się znajduje, czyli tutaj w tym wypadku jest to taka metalowa. Tą nakrętkę tutaj, jak widać, tutaj jest taka wielorowkowa, ją możemy odkręcić za pomocą nawet i palców, tak chwytając cztery palce i po prostu odkręcając. Można to zrobić za pomocą klucza żaby, można to zrobić za pomocą klucza francuskiego, klucza nastawnego, ale nastawne raczej tu się słabo zda, ponieważ ma płaską powierzchnię, więc ślizgałby się. Ale żeby odkręcić łatwo tą nakrętkę, czyli bez jakichś oporów, powinniśmy tutaj te ustawienie zmienić na maksimum, czyli odkręcić w odwrotnym kierunku niż nastawa zegara, po prostu te pokrętło. Dzięki temu zwolnimy tutaj nacisk takiego trzpienia na taki element tutaj od zaworu i nie będzie tu żadnego problemu z odkręceniem. Teraz wystarczy przyłożyć troszkę siły i spokojnie, nawet i paluchami odkręcimy tą nakrętkę, ewentualnie przez szmatę, możemy tak szmatą tutaj dołożyć dookoła i mocniej pociągnąć, to wtedy łatwiej się odkręca. Ok, nie musimy się obawiać przy odkręcaniu głowicy, że coś woda zaraz wypłynie czy coś takiego. To nie ma żadnego znaczenia, zobaczcie. Odkręcam, ok, gotowe. I to jest cała głowica termostatyczna w środku z takim cypelkiem, w tym wypadku jak widzicie takim zielonym, który zależnie od tego ustawienia, widzicie, jest maksymalne ustawienie temperatury, więc jest maksymalnie w środku, przez co nie naciska na ten element i maksymalnie dużo wody przepływa przez nasz układ. Wystarczy teraz, że zmienię sobie, będę do śnieżynki szedł, do najzimniejszego i zobaczycie, że zobaczcie, to zielone wychodzi maksymalnie i to zielone, czyli ten trzpień naciska na ten element i wciska ten element do środka. Zobaczcie, ciach. Tak więc ten element, zobaczcie jeszcze raz, kto nie widział, on się po prostu wciska. Jeżeli jest do końca, to w tym momencie woda nie przepływa przez grzejnik prawie w ogóle. Tak więc jest dosyć istotne, aby ten element oczywiście też tutaj dobrze działał. Dobra, taką głowicę możecie jechać sobie do sklepu i kupić drugą. Jeżeli chcielibyście nie jechać z nią, zostawić ją zamontowaną, a tylko kupić, no to bierzecie sobie w miarkę, mierzycie tą wartość tutaj, albo tutaj od wewnętrznej części, mierzycie tą wartość średnicy. Ewentualnie możecie jeszcze zrobić zdjęcie tego elementu i kupić, żeby było po prostu o takich samych wymiarach, gdzie przyjeżdżacie, po prostu wkręcacie i gotowe. Tyle roboty, żeby było. Tak więc ważną rzeczą przy instalacji jest to, żeby spojrzeć, gdzie jest to okienko tutaj do podglądu, żeby tak zainstalować, tak przyłożyć, o zobaczcie, też ustawiając znowu na maksimum, bo inaczej będzie bardzo ciężko wkręcić, bardzo ciężko, z utrudnieniem, więc dajemy maksimum, przykładacie i patrzycie, gdzie jest to okienko, żebyście je widzieli, najlepiej, żeby było do góry, ale jak macie tu jakiś parapet długi i nie widzicie, no to lepiej ustawić oczywiście tak. I dopiero, gdy przyłożycie odpowiednio, zaczynacie sobie dokręcać, o zobaczcie. Teraz już jest nieruchome i dokręcacie, aż będzie opór. Paluchami. Jeżeli poczujecie opór, to w tym momencie już dalej nie dokręcacie. To już jest maksimum, więcej żadnymi kluczami tu mocno nie dokręcacie. Wystarczy naprawdę, o, tak dokręcić i będzie gotowe. Nic tu się nie rusza i oczywiście głowicę możecie wtedy ustawić, zależnie od Waszych potrzeb, Waszej temperatury. Tak więc pokażę Wam jeszcze w osobnym filmie, jak kryzować za pomocą tego zaworu, który tutaj jest. Kryzowanie to jest ograniczanie przepływu wody, płynu przez grzejnik. Ale to już w osobnym filmie, zachęcam Was do zobaczenia, a w tym filmie odnośnie głowicy termostatycznej mam nadzieję, że już wszystko wiecie, jak wymienić, jak zamienić, jak ją sobie sprawdzić, a być może nawet wykręcić po to, żeby ją całą tu przedmuchać. No, czasami trzeba, bo jest może brudna, albo chcecie ją sobie po prostu umyć, bo chcecie się tu dostać do tych elementów, żeby ładnie to wyglądało, bo grzejniki powiedzmy są na widoku.
Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, z mojej strony to tyle. Zachęcam Was do subskrypcji kanału Forum Wiedzy.pl. Tam na dole taki przycisk. Zachęcam Was do łapki w górę i komentujcie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przyda przy Waszych modernizacjach czy innych pracach względem ogrzewania. Jak widzicie, jest to bardzo proste. Sporo osób boi się tego odkręcać, bo myśli, że jak odkręci, to tu woda się wyleje. No to już macie pewność, że się nie wyleje. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam!